Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj pan Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry, witam serdecznie. Ten tydzień przyniósł kilka bardzo ważnych, kluczowych informacji o polskiej gospodarce, o jej stanie, sytuacji w kwietniu, o produkcji przemysłowej, przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, o sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano-montażowej. To oczywiście nie wszystkie dane, ale kilka tych najważniejszych. Co ciekawe, przynajmniej trzy były sporym zaskoczeniem dla rynku, pozytywnym lub negatywnym, to zależy od parametru, który wskazywały. Zacznijmy może jednak od sprzedaży detalicznej, bo tutaj wydaje się, poza tym, że mieliśmy do czynienia z zaskoczeniem, ale też wydaje się, że ten rynek jest sam z siebie dosyć zaskakujący. Sprzedaż detaliczna, dynamika sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych zmniejszyła się w kwietniu do 4,1% relacji w rok do roku wobec 6,1% w marcu. Konsensus rynkowy wynosił 5,1%. Zaskoczenie o tyle duże, że trochę gorzej niż konsensus rynkowy, spadająca też dynamika też no, nie najlepsza. Taki pozytywny akcent w tych danych o sprzedaży detalicznej polegał na tym, że widać wyraźny wzrost dynamiki sprzedaży w kategoriach dobra trwałego użytku. To jest taki wspierany przez szybki wzrost realnego funduszu płac w gospodarce. O czym to świadczy ta dynamika akurat, czy wzrost dynamiki akurat w tej kategorii? No przede wszystkim należy wskazać, że osłabienie dynamiki sprzedaży, które faktycznie miało miejsce w kwietniu, skupiło się przede wszystkim w obszarze sprzedaży żywności i szacowanej sprzedaży w hipermarketach. To przede wszystkim efekt najprawdopodobniej przesunięcia sprzedaży na marzec przed świętami. Prawdopodobnie święta Wielkiej Nocy, które w tym roku wypadały na granicy miesięcy, spowodowały, że ten popyt przedświąteczny był nieco większy w marcu i głównie z tego tytułu jest ta lekka niespodzianka. Natomiast generalnie, tak jak pan redaktor wskazał, sygnały, które płyną do nas od konsumentów z danych bardziej szczegółowych dotyczących sprzedaży detalicznej, wskazują jednak na postępującą poprawę konsumpcji prywatnej, bo pamiętajmy, konsumpcja prywatna to nie tylko sprzedaż detaliczna towarów, ale także popyt na usługi, gdzie tych danych miesięcznych mamy zdecydowanie mniej. Ale generalnie fakt, że w pierwszym kwartale tego roku wzrost gospodarczy zaskoczył in plus wynikiem 1,9, to oznacza, że najprawdopodobniej właśnie konsumpcja prywatna stymulowała wzrost. Szczegóły poznamy dopiero za tydzień, w poniedziałek, na temat struktury PKB, ale generalnie przy bardzo silnym wzroście realnych dochodów, które były dwucyfrowe, około 10% w pierwszym kwartale, to konsumpcja prywatna w tej chwili napędza polską gospodarkę i stoi za wzrostem gospodarczym w pierwszym kwartale. I zapewne to samo będzie miało miejsce w kolejnych kwartałach. Dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień nie zaprzeczają tym oczekiwaniom. No właśnie, bo tu mamy jednak do czynienia z bardzo dużym wzrostem realnego funduszu płac, czyli te pensje rosną. Jeszcze pewno o tym powiem za chwilę. Dynamika jest może trochę mniejsza, ale w dalszym ciągu jest ten wzrost wysoki, jeżeli chodzi o płace. Tylko tutaj właśnie jeszcze chciałem dopytać może o więcej szczegółów, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, bo jednocześnie mieliśmy też kolejne badania, dostaliśmy informacje o nastrojach konsumentów, które pogorszyły się w maju, zarówno wskaźnik bieżący, jak i wyprzedzający. Są takie dwa wskaźniki, które badają nastroje konsumentów. W przypadku wskaźnika bieżącego pogorszyły się wszystkie jego składowe. Wśród składowych wskaźnika wyprzedzającego poprawiła się jedynie ocena dotycząca przyszłego oszczędzania pieniędzy.
Jednocześnie odsetek konsumentów, którzy są w stanie oszczędzać, znajduje się blisko historycznych rekordów. Czy nie sądzi pan, że ta sytuacja ze sprzedażą detaliczną, z tym pewnym negatywnym jednak zaskoczeniem, nie bierze się z tego, że Polacy jednak oszczędzają, bo przyczyna, tej mniejszej dynamiki może być jakby w trzech, mówi się o trzech elementach: oszczędności, właśnie usługi, o których pan wspomniał, no i też także wyjazdy imigrantów, którzy no, zapewniali bardzo wysoki popyt na towary. Czy tutaj czy Polacy nie zaczynają oszczędzać na czarną godzinę? Ten spadek dynamiki nie wynika między innymi z tego? Tak, oczywiście, jeśli mamy i otrzymujemy dodatkowe dochody, to zapewne część z tych dochodów przeznaczamy na oszczędności. Natomiast nie mam większych wątpliwości, choć tutaj oczywiście jesteśmy w pewnym marginesie szacunków, oczekiwań, prognoz, że po tym jak konsumpcja prywatna wyraźnie spadła w zeszłym roku, w pierwszej połowie ubiegłego roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem, co się nie zdarza praktycznie w historii, nie zdarzyło praktycznie w historii danych. Tam odgrywał przede wszystkim efekt bardzo wysokiej inflacji, która spowodowała, że realne dochody spadły. No to teraz przy dwucyfrowym wzroście realnych dochodów, który miał miejsce w pierwszym kwartale, praktycznie no nie mamy większych wątpliwości, że część z tych dochodów jest przeznaczana na konsumpcję zarówno dóbr, jak i usług. A zatem faktycznie poprawa sytuacji dochodowej Polaków może skłaniać do tego, żeby część, i na pewno skłania do tego, żeby na pewno część dochodów dodatkowych oszczędzić, ale moim zdaniem nie kłóci się to z tym, że Polacy także wydają więcej na bieżącą konsumpcję i ona zarówno w pierwszym kwartale, jak i w kolejnych kwartałach wyraźnie wzrośnie. Według naszych szacunków popyt konsumpcyjny, konsumpcja w relacji do poprzedniego roku wzrosła o ponad 3% w ujęciu realnym w pierwszym kwartale, a w kolejnych kwartałach zbliży się do blisko 5%. To będzie ponad 4,5%, czyli to będzie bardzo solidny wynik, który będzie wspierał polską gospodarkę. Niestety musimy kończyć za chwilkę nasz program. Dzień jest wypełniony wydarzeniami, także jeszcze na zakończenie tylko jedno krótkie pytanie o wzrost wskaźnika oczekiwań inflacyjnych. W tych badaniach również pojawił się taki parametr. Co on oznacza? No, faktycznie lekko wzrosły oczekiwania inflacyjne w połączeniu z wysoką dynamiką płac. To oznacza, że inflacja bazowa, czyli ta inflacja, która jest oczyszczona o ceny żywności i ceny energii, ona pozostanie relatywnie wysoka. Ona spadała szybko w ostatnich miesiącach, obecnie wynosi 4,1%, ale to jest koniec zapewne tego spadku. Kolejne miesiące to już będzie stabilizacja w okolicach 4%, czyli to będzie kontrybuowało do podwyższonej inflacji w najbliższych miesiącach. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć naszą rozmowę, także dziękuję bardzo. Dziękuję panu za udział w naszym programie. Naszym gościem był pan Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska. Dziękuję bardzo, a państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.